zgubiła nas. Myśl nagła o rozstaniu. I oto miły przyszedł czas na słowa pożegnania. W tym roku już 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego. Zasady są bardzo proste. Jeśli ktoś czuje się na siłach i chce powalczyć w festiwalu, przygotowuje dwie piosenki z repertuaru bardzo szerokiego Janusza Gniatkowskiego, wysyła kartę zgłoszenia i pojawia się u nas w dniu przesłuchań festiwalowych, czyli na przykład dzisiaj w tym roku. Jakie jest zainteresowanie? Grupa, która dzisiaj się spotyka, to jest około 50 uczestników, którzy występują w 4 kategoriach wiekowych. Najliczniejsza kategoria to oczywiście dzieci. Kiedy poznamy wyniki? Wyniki ja będę znała już dzisiaj, natomiast oficjalnie wszyscy dowiemy się o nich 26 czerwca podczas koncertu laureatów, koncertu gwiazd. To będzie trzeci dzień Dni Gminy Poraj. Idę samotny przez noc i gwiazdy, żal mi tak bardzo, co odeszło. Nie ja się zgłosiłam, znaczy no zgłosiłam się, tylko że pomógł mi w tym pan, bo konkurs znalazłam na internecie, ale nie chciałam się zgłosić, aż w końcu do mnie napisał pan Karol, ten, który mnie prowadzi, żebym się zgłosiła. No i się zgłosiłam. Śpiewałam od 10 lat, bo gdy miałam 3 latka, to zaczęłam śpiewać, ale jak to mama mówi, że jak byłam malutka, już od kołyski śpiewałam. A czym jest dla ciebie ten festiwal, te przesłuchania, to jest coś szczególnego? Nie za bardzo, bo występowałam w wielu festiwalach, konkursach, więc jak normalny konkurs, przedstawienie, tak można powiedzieć. A możesz coś dla nas zaśpiewać, to co dzisiaj na przykład prezentowałaś, tak króciutko? Okej. Coraz więcej ich jest, rozsypanych po świecie, z różnych przyczyn i prawd, odrąbanych od pnia, przesadzony gdzieś hen, w jakąś ziemię daleką, obcą zimną, choć wiatr, chociaż deszcz taki sam. Dla pani ten występ? Jak to jest u pani z tym śpiewaniem? O rety, wzięcie udziału w tym festiwalu marzyłam naprawdę już od kilku lat. Jednak i byłam na tyle niepewna siebie i nie było takiej rzeczy, która by mnie wypchnęła do tego. A los tak chciał, że spotkałam na swojej drodze wielokrotną laureatkę tego festiwalu właśnie, Magdalenę Łągiewkę. Spotykałyśmy się tak naprawdę nie wiedząc, co z tego będzie. Bo ja śpiewałam wcześniej od dziecka, zawsze byłam związana z muzyką, ale tak się ułożyło, że na kilka lat musiałam przestać. I pewnego dnia spotkałam właśnie Magdę i umówiłyśmy się na jedną zwykłą próbę, po czym tych prób zrobiło się kilka, później kilkanaście i właśnie Magda zapytała mnie, czy byłabym w stanie wystąpić przed większą publicznością? I wspomniała tutaj właśnie o festiwalu Janusza Gniatkowskiego, na którym dzisiaj pierwszy raz wystąpiłam i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona. Zachęcam wszystkich naprawdę, bo jestem osobą, która bardzo się stresuje, ale po wejściu dzisiaj na scenę wszystkie nerwy, wszystko odeszło. Co pani śpiewała? W ogóle czym jest dla pani twórczość Janusza Gniatkowskiego? Śpiewałam dziś piosenkę Apasjonata oraz Maleńką Ewę. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że wystąpię w przyszłych latach jeszcze tutaj, a jednak chyba będę tęsknić do tych piosenek, bo podejrzewam, że nie będą mogły się one powtórzyć. Chociaż cieszę się też, że będę mogła poznać bardziej jego twórczość i bardziej się z nią zżyć i być może z tego będzie jeszcze coś więcej. Strumyk mi.
Taka inicjatywa jest cudowna. To są inicjatywy oddolne. No, trudno, żeby było samo Opole, tylko czy Sopot. Takie festiwale, one decydują o naszym poziomie muzycznym, czy kulturalnym, czy intelektualnym społeczeństwa. Tamte festiwale to są fajerwerki. Tego typu działalność jest niezwykle ważna w naszym kraju, bo troszkę zaniedbań było w dziedzinie kultury i to odbudowuje, że tak powiem, no, szansę na to, że nawet w małych miejscowościach też ludzie zaczną się interesować, jakieś ambicje rozbudza, młodzież zaczyna się uczyć muzyki. To ma dalekosiężne, fantastyczne skutki. Dlatego też należy liczyć, że rząd będzie popierał tego typu inicjatywy, jak to mówimy, społeczne, czy muzyka od podstaw, czy pozytywizm może współczesny, nie wiem jak to nazwać. A co do festiwalu, no jest to festiwal w zasadzie artystów amatorów, więc tutaj trudno mówić, żeby tutaj ktoś był specjalnie, żeby to był poziom jakiś taki no, profesjonalny. To są wszystko ludzie młodzi, właśnie ci fantastyczni, którzy chcą, którzy, no, czy nauczyciele, czy instruktorzy zachęcają. Taki festiwal rozbudza dalej, pobudza się do dalszej pracy. No ja tutaj znalazłem jedną postać, to jest Sylwia Majszak z Poraja. To jest moim zdaniem fantastycznie ukształtowana już artystycznie dziewczyna, w świetnym głosie. Ma w sobie pewien charakter nawet muzyki jazzowej w formie swingu, znaczy tej takiego rytmiki, która jest pulsująca, nie jest komputerowa. Rozmawiałem tutaj z Państwa, z dyrekcją, to jest Domu Kultury, żeby pomóc jej uczestniczyć w warsztatach jazzowych w Puławach, które zaczynamy 7 listopada. To będą 46 warsztaty. Także robimy to już od prawie pół wieku. To są warsztaty na dosyć wysokim poziomie, bo tam przyjeżdżają ludzie, którzy już znają pewne tajniki jazzu, ale także przyjeżdżają kompletnie amatorzy. W tym, że oni wtedy przyjeżdżają 3 razy na przykład, że rok po roku i te efekty są bardzo widoczne. Proponowałem właśnie jej taki udział, bo ona dużo już wie o muzyce. Zresztą gra na skrzypce, więc widzę, że ma wykształcenie muzyczne. Będzie jej łatwo nawiązać kontakt z tymi wykładowcami, czy dydaktykami, którzy są muzykami zawodowymi. To nie ma profesorów, to są profesorowie, ale tacy, którzy grają na scenie, sami mają nagrania płytowe, są Amerykanie, także Turcy. Także zachęcam tutaj, żeby jej pomóc w tym sensie, żeby po prostu no, spowodować, żeby mogła pojechać na te warsztaty, bo wydaje mi się, że rozszerzy swoją wiedzę, swoją w ogóle jakieś intencje przyszłe, w którym kierunku ma iść. Zawsze lepiej, jeżeli człowiek wie więcej niż mniej, prawda? Więc jeżeli ona tam się dowie czegoś, o czym nie wie jeszcze do tej pory, na pewno jej to pomoże, nie zaszkodzi. To może być zwycięzczyni? Dzisiaj? No nie chcę zdradzać, ale u mnie jest zwycięzczynią, na pewno. Zobaczymy, czy mi się uda. Jak to się stało, że znalazłyście się na festiwalu Janusza Gniatkowskiego? To był przypadek, czy raczej przemyślana decyzja, bo na przykład lubicie tę twórczość? Zaczęło się od miłości do poezji Agnieszki Osieckiej i jej piosenek. Bardzo lubiłam śpiewać jej piosenki. Byłam na festiwalu. Moja pani od muzyki znalazła też festiwal Janusza Gniatkowskiego, no i pojawiłam się tutaj. Teraz jestem już po raz trzeci. Twórczość Janusza Gniatkowskiego jest bardzo podobna do piosenek Agnieszki Osieckiej, ponieważ są to właśnie takie podchodzące pod jazz, delikatne piosenki, które jak śpiewa Janusz Gniatkowski wydają się bardzo łatwe, ale jak zaczyna się za nie brać, to no, wtedy dopiero wychodzi, jaką skalę miał Janusz i w jaki sposób śpiewał, jakie miał umiejętności. A u Ciebie jak to było? U mnie w domu w sumie od zawsze były melodie Janusza Gniatkowskiego i w tym roku trafiłam do Goku w Poraju i tam po raz pierwszy usłyszałam w ogóle o festiwalu imienia Janusza Gniatkowskiego i dzisiaj jestem po raz pierwszy. Trudny repertuar również dla Ciebie? Tak, zdecydowanie tak. Co śpiewałaś? Będę śpiewać Paryż, Ni i W kalendarzu. No to życzę powodzenia. Nie, dziękuję. Uważam, że Janusz jest wart dużo większego zakresu działań, ale niestety kolejny raz nie dostajemy pieniędzy wspomagania z Ministerstwa Kultury czy z Urzędu Marszałkowskiego, bo udało nam się ze 2 razy rzeczywiście dostaliśmy dodatkowe środki, mogliśmy zrobić coś więcej dla niego. A w tej chwili no to co? Wywiady radiowe, koncerty z Janem Zagozdą zrobiłam w Warszawie program o Januszu w studiu Osieckiej.
Potem pojechałam z tym w Polskę. Panie powiedziały, że to jest bardzo nowatorskie, bośmy przedstawiali go filmowo. To nie było, że piosenka, gadanie, tylko to był cały filmowy przekrój. Teraz z kolei wywiady. No wywiady, no to są na przykład ostatnio w Radiu Chicago, najnowsze, 2 godziny. Radio Polskie żadne nie poświęca mu 2 godzin. Było za mało i jest to, jeszcze umówiliśmy się przed kolejną częścią festiwalu na kolejne 2 godziny. Bo jest o czym mówić, tylko nie chcemy jakby jest jednak taka tendencja, że starych artystów niechętnie się wspomina. Zaczął się rum na Bodo, to się okazało, że rozgłośnie radiowe i firmy fonograficzne w ogóle nie mają materiału, tylko jest w prywatnych rękach zbieraczy. I oni musieli od tego prywatnego człowieka wydobywać ten materiał, że to jest absurd. Zjebaczki prawie rosły, wypaliłem z winy twej. Od 7 przeszło godzin, czekam cię. Zatrute nikotyną, walinymi kopcie wciąż. Mój narzeczony i twój przyszły mąż. Rozpatrzy moja miła, nawet na nią by się wściekł. Wszak 7 godzin czekać to jest bieg. Kasienko skarbie miły, do twych dąsów sił mi brak. Więc nie dręcz mi, wreszcie powiedz tak. Ale z drugiej strony młodzi ludzie, którzy występują na tym festiwalu, chcą śpiewać twórczość Janusza Gniatkowskiego. I o tym mówią nawet przed naszą kamerą, aha, że ta twórczość im się bardzo podoba. Niektórzy pierwszy raz się z nią spotkali, są zachwyceni. No jeżeli się właściwie Janusz miał 2 przerwy w życiorysie takie 20-letnie. Bo jeden został sztucznie przez władzę odsunięty, a druga, no to jak miał wypadek i to była siła wyższa i musieliśmy się wycofać z pracy zawodowej. Ale jego twórczość, tak jak się patrzy wstecz na historię polskiej piosenki, to był piosenkarz, który gromadził takie tłumy, że do tej pory nikt takich nie gromadzi. 150 tysięcy na wałach Chrobrego. I o tym pisały gazety. W jego rocznicę 80. obchodziliśmy uroczyście w Filharmonii Częstochowskiej. Napchane było, jak wiecie Państwo, ma 800 miejsc, było 1000 osób. Wszystkich piosenek. Koncert był złożony z piosenek Janusza, a koledzy śpiewali jego piosenki, już byli pierwsi laureaci festiwalu, a Janusz śpiewał 6 swoich piosenek i całego jego występu publiczność. Nie owacje na stojąco, tylko wszystkich jego piosenek wysłuchiwano na stojąco. Wszedł na scenę, ludzie stanęli i stali przez te 6 piosenek. To jest takie zderzenie, że na przykład robiliśmy u Szabłowskiej i Szewczyka, jak jeszcze mieli co tydzień audycję, wideotekę dorosłego człowieka, to Marysia Szabłowska opowiadała, że nie chcieli jej puścić Gniatkowskiego na antenę. Przecież kto to jest? Jego nikt nie pamięta. A jak w końcu wywalczyła to, to się okazało, że miał niesamowitą oglądalność, ponad 2 miliony ludzi. I szef do niej mówi, skąd pani wiedziała? No po prostu trzeba się interesować, to się wie. Tak jak w każdym zawodzie trzeba być na bieżąco. To jest płyta, którą nasza wspólna. Kończy się duetem, naszym pierwszym, bo poznaliśmy się na trasie koncertowej w Związku Radzieckim. Janusz po wycofaniu go tu z mediów w Polsce został wielką gwiazdą w Związku Radzieckim i na terenie całego Związku Radzieckiego, od Almaty po Wilno, no, wtedy był to Związek Radziecki, a pasjonata jest tak samo popularna jak w Polsce, albo i bardziej. Na tej płycie są moje piosenki współczesne, natomiast Janusza takie z drugiej połowy lat 60. Wtedy, kiedy Gniatkowskiego się już nie wydawało. Kiedy Gniatkowski nagrywał wyłącznie prywatnie, wchodził do studia, był wielką gwiazdą, każda rozgłośnia go przyjmowała z otwartymi rękami i byli. To był dla nich zaszczyt, że on do nich przyszedł ze swoim zespołem. Graliśmy na przykład Kieleckie. Mieszkaliśmy w hotelu 2 tygodnie. Janusz szedł tam. Dzień dobry, dzień dobry. To my
przychodzimy na noc nagrywać i nagrywaliśmy to, co śpiewaliśmy na estradzie aktualnie. Oczy uleczyć mogą tylko nie te oczy. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Nie zapraszam na jutro, wyjątkowo w tym roku. Jeżeli nam się ta formuła sprawdzi, będziemy ją trenować przez następne lata. Natomiast już teraz bardzo serdecznie zapraszam Państwa na przyszły rok, na 8. Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego. Dziękujemy.